Wjechał w grupę rowerzystów. Nie przyznaje się do winy. 31-letni o wypadku w Lekartowie pod Bożem został zwolniony do domu. Prokurator zastosował dziś wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Mieszkanie powiatu raciborskiego kierując Reno na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionej przyczyny uderzył w czterech rowerzystów. Dwóch z nich w wieku 44 lat zginęło na miejscu. Do szpitala zostało zabranych dwóch pozostałych. Obaj według nieoficjalnych informacji mieli śladowe ilości alkoholu w organizmie. Kierowca samochodu był trzeźwy. obrano jego krew do badań, aby sprawdzić czy nie był pod wpływem środków odurzających. Ciała rowerzystów zostały zabezpieczone, aby sprawdzić także ewentualną obecność środków odurzających. Śledztwo prowadzi prokuratura w Raciborzu.